Witajcie. Dzisiaj krótki filmik na temat dwóch rodzajów oznaczeń, które możecie spotkać i coraz częściej się zdarzają. I to jest DPCD, z przodu może być PDCP, D, czy z myślnikiem, czy bez, oraz UP plus GF i liczba jakaś ilości włókna szklanego. Naprawa tych dwóch oznaczeń jest bardzo podobna, dlatego teraz ją wytłumaczymy. Te dwa oznaczenia, nie jest to tworzywo spawalne, termoplastyczne, tylko są to elementy chemoutwardzalne, czyli kompozytowe. To jest DPCD, to jest mieszanka jednej z firm o takim oznaczeniu, zastrzeżona prawdopodobnie ze Stanów, a UP to jest włókno szklane, znaczy żywica plus włókno szklane i w odpowiedniej ilości, czyli tak jak mamy tutaj ten dany element UP myślnik GF25. Tak jak tu widzicie w wersji tej, którą tutaj mamy, no włókno szklane jest w praktyce w postaci takich nitek, czyli ścinek, nie jest nawet, raczej nie jest w postaci maty, ale był po prostu natryskiwany na zasadzie właśnie tej dużej ilości włókna szklanego. W DPCD tutaj jest troszkę inna sytuacja, bo tutaj włókno szklane jest bardzo drobno zmielone, chyba że jest jeszcze jakiś dodatek, ale standardowo posługujemy się tym, gdzie włókno szklane jest w dużej ilości, ale jest naprawdę w bardzo drobnej formie, czyli bardzo drobnych pociętych, a nawet prawie że w proszku, też z żywicą, ale zasada jest ta sama. Elementy długich pęknięć, czy nawet takich uszy tego typu, czy tutaj takie wewnętrzne, nieodstające, robimy dokładnie na tej samej zasadzie. Jeżeli tylko można, ze względów, że tu nie będzie nigdzie przy mocowaniu przeszkadzać, to większość, może duża część z Was używa kleju SA1-15, czyli w formie 15-minutowej akraloka. Pamiętajcie o tym, że tutaj ten klej stosujemy na zasadzie przyklejenia kawałka innego tworzywa, a najlepiej kawałka metalu lub włókna szklanego. Te elementy, które są z DPCD i UP, przenoszą najczęściej duże obciążenia, w sensie takim, że to nie jest zderzak od samochodu, zderzak od samochodu osobowego, chociaż z UP akurat się zdarzają, ale DPCD to są różnego rodzaju ciągniki, głównie rolnicze, oraz elementy zderzaków samochodów ciężarowych, tych największych, gdzie potrzeba naprawdę dużych wytrzymałości. Ten element w wadze jest naprawdę ciężki i najlepiej to robić na zasadzie właśnie przeszlifowania delikatnego, przyklejenia kawałka na wzdłuż pęknięcia lub tam, gdzie jest pęknięcie, po prostu dokształtowania, czy nawet kawałeczkami płaskownika z marketu budowlanego za 5-7 zł dosłownie aluminiowego, który przeszlifujecie i przyklejamy to najlepiej na ten klej, na SA1-15. Ale jeżeli z jakichś powodów nie macie tego kleju, ale macie klej PU16 lub 021, czyli te dwa kleje, to także możecie nimi wykonać naprawę w ten powyższy sposób, co przy EZA1-15, a dodatkowo przy PU16 i 021 możecie się posiłkować, jeżeli chcecie nawet kawałek odtworzyć, na zasadzie zalania i obrobienia danego kawałka, na zasadzie wylania po prostu, no głównie przy 0,21 kawałka, na zasadzie foremki z plasteliny i odlania tego tym 0,21, ale w wersji płynnej, lub
Jak mniejsze jakieś kawałki, to PU16, tak jak wykonujemy i w poprzednich filmach omawialiśmy, i 0,21 i PU16. Na tej zasadzie także możecie wykonać, chociaż przez nas najbardziej polecanym jest ten klej, zwłaszcza do DPCD, z tego względu, że to jest jeden z nielicznych klei, które tak mocno trzyma to tworzywo. Producent, czyli ten Acralog, robił testy i o ile te będą trzymać, oczywiście damy troszkę więcej kleju, zalejamy całość oprócz przyklejenia kawałka na przykład płaskownika aluminiowego, o tyle ta naprawa jest najlepsza, jeżeli chodzi o wytrzymałość, i najszybsza, co najważniejsze, bo tak naprawdę macie trzy etapy. Przeszlifowanie, no umycie to z grubsza wiadomo, wzięcie płaskowniczka z marketu budowlanego, pocięcie go dosłownie nożycami, naokładamy klej, przyciskamy, nakładamy klej, przyciskamy. W kolejnych filmach będziemy to pokazywać, jak łatwo, jak najłatwiej takie rzeczy naprawiać, jeżeli nie jesteśmy ograniczeni efektem wizualnym, bo robimy to od wewnątrz, a na zewnątrz już potem przychodzi tylko lakier. To wtedy najłatwiejsze, najszybsze i najmocniejsze jest właśnie tym klejem. EZA 1.15, może to być też 10-15, to jest wersja po prostu o innych proporcjach, i tu jest kolor naturalny, tu jest kolor czarny. I to tyle, jeżeli chodzi o naprawę tego. Bardzo prosto, nie spawajcie tego, bo się nie da, bo to nie jest tworzywo termoplastyczne, tylko klejne.